sobotę, 22 stycznia o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawany na żywo rozmowę widzów NTW ze Zbigniewem Niemczyckim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa bardzo serdecznie, znowu na żywo, znowu z udziałem telefonów. Jest Jarek, będzie Państwa telefony odbierał i witamy Pana Prezydenta Zbigniewa Niemczyckiego. Pan Prezydent Zbigniew Niemczycki jest szefem wielkiej firmy, nazywa się ona Curtis International, no ale nam, warszawiakom, Polakom znany jest nie od dziś, jest w końcu z pierwszego wykształcenia czy z pierwszej profesji dziennikarzem, był disc jockeyem w roku 77, kto pamięta, prowadził festiwal opolski. W tymże roku 77 wyskoczył z żoną na rok może z $200 na saksy do Stanów i spełnił amerykańskie marzenie o wielkiej karierze pucybuta. Po kilku latach, nie trwało to długo, po 5 latach powrócił do Polski, nie pytam z jakimi pieniędzmi, ale już sporymi, jako asystent dużej firmy Curtis do spraw Europy Wschodniej i wylądował na lotnisku Okęcie, aby przygotować wizytę swojego amerykańskiego partnera, pana Berta Servasa. W roku 1982, wtedy, kiedy był najgłębszy stan wojenny, kiedy marzeniem wielu, którzy tutaj siedzieli, była emigracja, bądź chociażby otrzymanie paszportu, kiedy rozmowy były kontrolowane, nie sposób zapytać, jak do tego powrotu emigranta doszło, czy musiały być poprzedzone jakimiś kontaktami ze Służbą Bezpieczeństwa, czy pan się po prostu nie bał? Nie wiem, no na pewno się bałam. Była rodzina, była bardzo zaniepokojona, gdy się dowiedziała, że ja wyjeżdżam do Polski. Obawiano się o mój powrót. Doktor Servas, jego wizja była bardziej w tym czasie, był większym optymistą niż ja. Natomiast była to pewna szansa dla mnie, wielka szansa. I wydawało mi się, że jego wizja tego, co tu się wydarzy w tym rejonie Europy, w przeciągu 10 lat i że należy już w tym czasie poszukiwać pewnych kontaktów, zorientowanie się, jakie są możliwości i inwestycji ewentualnie w przyszłości, poszukiwanie surowców do naszych fabryk, poszukiwanie rynku zbytu. Znaczy, to było to zadanie. Ja dostałem konkretne zadanie, właściwie to były dwa. Pierwsze to próba zorganizowania systemu zbierania odpadów gumowych, były to konkretnie dętki samochodowe, które stanowiły surowiec dla fabryk naszych w Kanach i Stanach Zjednoczonych, które wytwarza w dalszym ciągu, te fabryki istnieją, wytwarzają bardzo poszukiwany regenerat gumowy, który dodawany jest do produkcji nowych opon i dętek. I to było jedno. Drugie, jest próba nawiązania kontaktów z fabrykami polskimi, które byłyby w stanie produkować w kooperacji z naszymi fabrykami podzespoły do przemysłu samochodowego. Do spraw Curtisa wrócimy. 20 79 11, 20 57 53. Pod tymi numerami możecie Państwo do nas dzwonić i pytać pana Niemczyckiego. Ja pytam dalej. No dobrze, ale wylądował pan na lotnisku, miał pan jakiś paszport i nie wyobrażam sobie, żeby nie doszło do jakiegoś kontaktu ze służbą wewnętrzną, żeby pana nie przepytywano, żeby jakoś musiał pan sobie załatwić możliwość funkcjonowania na osi Warszawa, Stany Zjednoczone, z którymi mamy bardzo napięte wówczas stosunki. Ja powiem, no dość poważną obserwację na pewno była mojej osoby i odczuwałem to wielokrotnie, przekraczając granice i wielokrotnie mieliśmy z żoną również i dość poważny kontrol naszego bagażu. Natomiast myślę, że tutaj zadziałała jedna rzecz bardzo istotna, że stronie polskiej zależało w tym czasie na nawiązaniu kontaktów z Stanami Zjednoczonymi i doktor Servas uczestniczył w pewnym sensie w negocjacjach dotyczących rozpoczęcia lotów między Polską. Rozumiem, że pańska wizyta była jakoś przygotowana dyplomatycznie. Tak jest. Rozumiem. Proszę pana, pochodzi pan z repatrianckiej rodziny inteligenckiej ze Lwowa. Przybył pan do Stanów Zjednoczonych. Tam, jak powiedziałem, zrealizował ten amerykański wspaniały mit pucybuta, który się bardzo szybko dorabia, to znaczy człowieka, który jakby bez pieniędzy startuje, a jednocześnie w Europie, jak pan wie, funkcjonuje negatywne określenie Dorobkiewicza. Dorobkiewicz ma konotację pejoratywną. Skąd się to bierze? Ja myślę, że to jest kwestia ostatnich 50 czy 40 lat.
określenie badylarz, było to określenie pejoratywne, prywaciarz. Ja myślę, że to się stąd wywodzi, że było osoba, która zajmowała się prywatnym biznesem, była pokazywana przez poprzedni system jako osoba pejoratywna, jako osoba, która była penalizowana. To był właśnie człowiek, który prowadził interesy nielegalnie, kombinować, kombinator, spekulator. Że pamiętacie panowie te określenia, spekuluje na bazarze, kombinuje. To wszystko, co wiązało się z prywatnym sektorem, próbowano przedstawić jako coś bardzo pejoratywnego, nagannego, próba oszukiwania państwa, próba omijania prawa i tak dalej. I to było moim zdaniem po to tworzone, żeby móc tym bardzo precyzyjnie kontrolować. Pan mówi o poprzednim systemie, a mnie jednak chodzi o głębsze zakorzenienie kulturowe. Chcę wiedzieć, w jakim stopniu pieniądze i kultura i pochodzenie są ze sobą związane, to znaczy w jakim stopniu gwałtowna zmiana kondycji finansowej, w Ameryce rzecz bardzo rzadka, przejście z jednej klasy do drugiej, jest uwarunkowana pochodzeniem. Pan ma pochodzenie inteligenckie i wiem o tym, że część pańskiej kariery zawdzięcza pan na przykład dobremu wolejowi w tenisa. Czy jest coś takiego, że polski biznesmen na przykład nie jest zbyt dobrze przyjmowany w Anglii, ponieważ w przerwie między negocjacjami nie umie zagrać w golfa, przejechać się konno? Czy potrzebne jest jakieś obycie po to, żeby prowadzić wielkie międzynarodowe interesy? Zdecydowanie tak. Na pewno to bardzo ułatwia. Przede wszystkim człowiek, gdy się rozwija i rozwija się jego przedsiębiorstwo, wchodzi na nieco inny szczebel drabiny hierarchii społecznej i to wymaga, to co pan będzie wymaga jego większego bycia. Jest to umiejętność znalezienia się na różnego rodzaju spotkaniach, seminarach, konferencjach, które odbywają się w różnych miejscach na świecie. Czasem spotkanie na golfie czy na korcie tenisowym więcej może dać niż długogodzinne meetingi, spotkania, negocjacje, dlatego że odbywa się to w sytuacji bardziej, powiedziałbym, kameralnej, niezbyt oficjalnej, nie pod takim napięciem. I myślę, że umiejętność jazdy na nartach, umiejętność posługiwania się językami obcymi, umiejętność znalezienia się w różnych środowiskach, w różnych okolicznościach jest bardzo potrzebny i na pewno jest przydatny i może stanowić plus danego człowieka, a nie jego minus. Pieniądze. Ustawia się pana w rankingach pieniężnych. Dla rozmaitych ludzi celów pracują. Jedni dla pieniędzy, drudzy dla odpoczynku, trzeci dla tego, żeby stworzyć jakieś dzieło. Pan pieniędzy ma dosyć, mógłby pan prawdopodobnie cały rok leżeć na Wyspach Kanaryjskich. Pracuje pan jednak ciężko od świtu do nocy. Denerwuje się pan jak człowiek, który jutro straci pracę? Właściwie po co? Wie pan, to jest sprawa charakterologiczna. Trzeba mieć potrzebę tego. Są ludzie, którzy są urodzeni z talentem do malowania, do komponowania, do tworzenia, w ogóle do tworzenia. Ja myślę, że przedsiębiorca jest również twórcą i tak na pewno jest. I z tym się człowiek rodzi. Ma to genetycznie zaszczepione. Jeden rozwinie to, wysublimuje to i będzie osiągał coraz to większe sukcesy, a drugi człowiek nie posiada tego i będzie musiał pracować u kogoś. I to wcale nie jest naganne. Tak samo jak talent, powiedzmy artystyczny, jest talentem unikalnym. I nie każdy może być Beethovenem, nie każdy może być Picasso. Tak samo nie każdy może tworzyć i budować własne przedsiębiorstwo. Robi pan w nas mnóstwo rzeczy, bo i te dętki, o których pan opowiada, i teraz telewizory, czyli to wszystko, co przynosi efekt. I jakieś wielkie biznes centrum na Mokotowie ma powstać, i domki. Gdzie jest to, na czym się pan naprawdę zna, co pan naprawdę czuje? Gdzie jest to dzieło, które chciałby pan stworzyć, czy po sobie pozostawić? Wie pan, nie ma, moim zdaniem, w sprawach zarządzania nie ma limitów. Można zarządzać szpitalem, można zarządzać firmą lotniczą czy biurowcami, jeżeli ma się ku temu predyspozycję, zdolności i wykształcenie. I tak powiedziałem, są ludzie, którzy potrafią tworzyć, budować coś, ale są ludzie, którzy potrafią zarządzać czymś. Czasem łączy się dwie cechy razem, ale myślę, że poruszył pan bardzo istotną sprawę, która jest niezwykle adekwatna do czasów, w których żyjemy i do momentu przekształceń w naszym kraju. Że rzeczy, które są bardzo oczywiste, należy mówi w sposób bardzo prosty społeczeństwu, bo wielokrotnie te rzeczy bardzo proste i oczywiste nie są tak oczywiste dla ogółu. O czym mówię, że ci ludzie, którzy mają zdolności przedsiębiorcze, którzy są workoholikami, którzy pracują już nie dla pieniędzy, potem pewien próg zamożności, który się osiąga i każdy ma inny, jeżeli go się przekroczy, to ludzie, ci, którzy tworzą i budują i mają to wszczepienie charakterologiczne, to
nie są motywowani pieniędzmi, tylko są motywowani potrzebą tworzenia. I jeżeli to się przekroczy, jeżeli już te cechy się spełnia, to myślę, że ci ludzie są niezwykle cenni dla każdego kraju. I ja dochodzę do wniosku, że my zbyt mało mówimy na temat właśnie działalności takich osób, biorąc pod uwagę, że nam nikt pieniędzy nie da, ani z lewej, ani z prawej strony, musimy je sami wytworzyć. Wytworzymy je głównie przez tworzenie małych i średnich firm, czyli przez kreowanie przedsiębiorczości. Jestem głęboko przekonany, że nasz kraj, podobnie jak i inne kraje, które rozwinęły się, czy się rozwijają w dalszym ciągu, to 80% dochodu narodowego pochodzi z średnich, małych firm. To jest nasza przyszłość. Więc ludzie, którzy będą to tworzyli, są to ludzie przedsiębiorczy, ludzie z talentem. I jeżeli ci ludzie stworzą coś i mają sukces, to za tym muszą pójść pieniądze. Pieniądze są wynikiem sukcesu. Jeżeli jest to sukces, to znaczy, że on stworzy miejsca pracy. To znaczy, że jego sukces, trwały sukces, jest również sukcesem ludzi, którzy otrzymali u niego pracę, ponieważ mają stabilną pracę. Ale tu trzeba dodać jedną rzecz. Że ten człowiek, jeżeli miał sukces, to on musi mieć troszkę więcej pieniędzy niż ci, którzy u niego pracują. I to trzeba przyjąć jako pewnik, tak to musi być. Mówił pan o zarządzaniu, to bardzo ważne. W Polsce fatalnie się zarządza. Komukolwiek wyda się polecenie, trzeba właściwie, takie są moje doświadczenia, osobiście sprawdzić 3 razy, czy to zostało wykonane. Jak zrobić, żeby polecenie raz wydane przez dyrektora wielkiej firmy nie musiało być przez niego sprawdzane, żeby miał pan pewność, że na sam dół dojdzie decyzja i będzie to zrealizowane tak, jak pan sobie tego życzy. Jest to dobór ludzi, selekcja właściwa, selekcja ludzi i dobór na poszczególne stanowiska zarządzania, rozpoczynając od osoby, którą się zarządza, czyli od osoby, która wykonuje daną pracę. Prawidłowa selekcja i dobór ludzi, stworzenie atmosfery ich pracy, dla ich pracy, miejsca oraz wytworzenie pewnej atmosfery w fabryce, w zakładzie, w biurze, poprzez narzucenie pewnego stylu, który się posiada, lub posiada się go lub nie posiada, to wszystko uważam jest tak ważne lub może więcej jak motywacja pieniężna. Bat czy marchewka? Czy strach, że stracę pracę, czy poczucie, że będę dostrzeżony i wynagrodzony przez mojego szefa, wydaje się panu ważniejsze w naszych polskich warunkach, w naszych polskich realiach? Wie pan, wszystko razem. Ja jestem za batem i za marchewką, natomiast każdy człowiek jest inny, każdy ma inne swoje wewnętrzne jakieś tam potrzeby. Są ludzie, którzy nie mają potrzeby awansowania, ludzie, którzy nie chcą robić kariery, ludzie, którzy chcą być na tym stanowisku i nie zmieniać go. I tacy ludzie są też potrzebni, natomiast uważam, że bardzo ważne jest wyszukiwanie talentów wśród ludzi, którzy chcą właśnie awansować, którzy mają potrzebę awansu i trzeba im stworzyć te możliwości, że on może być awansowany. To jest bardzo ważna sprawa i jeżeli prawidłowo się ludźmi pokieruje i prawidłową selekcję zrobi się, to myślę, że to jest przynajmniej 50% sukcesu każdej firmy. 20-79-11, 20-57-53, w końcu ktoś się dodzwonił, gratulujemy i słuchamy. Dzień dobry. Naciśnij. Halo? Czy uważa pan pobyt za granicą jako ten początek pana sukcesu? Czy po prostu jest pan w środku urodzony i bez tego pobytu byłby pan na liście najbogatszych ludzi? Dziękuję. Ja pani powiem, szczęście w życiu trzeba mieć, ale głównie szczęściu trzeba pomóc. To jest chyba najważniejsza sprawa. W moim przypadku pobyt za granicą na pewno był tym ważnym momentem w dalszym moim życiu i to, że spotkałem takiego człowieka, o którym mówiliśmy, doktora Serwasa, który przekazał mi olbrzymie swoje doświadczenie i wiedzę, którą wielokrotnie nie można znaleźć, której nie można znaleźć w książkach, to na pewno był to bardzo istotny moment w moim życiu. Dziękujemy. Jarek. Mam do pana pytanie. Od początków pana kariery uczestniczy w niej dosyć czynnie pańska żona. Dobrze wiemy, że ruszyła razem z panem na podbój Ameryki. Znamy dobrze kilka żon prezydentów amerykańskich, które bądź ściśle z nimi współpracowały w rządzeniu, bądź w tej chwili ściśle współpracują. Czy lansuje pan jakiś nowy amerykański, rodzinny model w biznesie i zarządzaniu? Rodzina jest bardzo ważną komórką w życiu każdego człowieka i myślę, że to jest bardzo istotne wsparcie, które się utrzymuje. Jest to pewien cel, dla którego się pracuje. Wie pan, dzieci, które posiadam, bardzo kocham i myślę, że powiedzmy świadomość tego, że mogę inwestować w wykształcenie tych dzieci,
które uważam, że najwspanialszą inwestycją, jaką można dziecku dać, to jest coś, dla czego się Chciałem pracuje. Chciałem zapytać o dzieci. Pańskie dzieci muszą pana podziwiać za to właśnie, że tata się tak wspaniale dorobił. No ale one nie będą miały kłopotów finansowych. Jaki w związku z tym model kariery czy sukcesu proponuje pan swoim dzieciom? Co one mają do zrobienia? Pomnażać dobra? Ja uważam, że to jest bardzo trudna sprawa, kiedy występuje ten element pieniądza, dlatego że staramy się przynajmniej wychować nasze dzieci w ten sposób, żeby ich nie rozpuszczać absolutnie, żeby ten pieniądz nie był motywacją ich w życiu. Ja pochodzę z rodziny niezamożnej i wychowano nas w szacunku do pieniądza, ale nie byliśmy nigdy motywowani pieniądzem i nie był to główny cel, który miał przysłonić wszystkie sprawy uczciwości, moralności. To wyniosłem z domu i chciałbym, żeby to samo wyniosły z domu moje dzieci w przypadku, kiedy jesteśmy ludźmi zamożnymi. Ale myślę, że cena, którą się płaci w tworzenie czegoś, w zarządzanie firmą, również odbija się w jakiś sposób i na dzieciach. Ja wielokrotnie słyszałem od mojego syna, który bardzo chętnie zrezygnowałby nawet z rzeczy, które posiada, na korzyść czasu, który mógłby ze mną spędzić, że ja mógł z nim w piłkę zagrać i więcej czasu im poświęcić. I to jest coś, co bardzo boli, ale no, jest to pewna cena, którą się płaci. Tego ludzie nie widzą. Ludzie widzą tylko tą lukratywną stronę, że człowiek posiada samochód, czy posiada pewne rzeczy, które są w możliwości dotyku, zobaczenia, skorzystania z tego, nacieszenia się. Natomiast z drugiej strony to jest ta część, której nie widzi się na co dzień. To jest ta cena, którą się płaci, cena, powiedzmy, zdrowia, cena... Ja tu nie chcę narzekać, dlatego że ja lubię to, co robię i ja się nie zmienię. Płacę za siebie, tak zatytułował pan książkę, która została na pański temat napisana. 20-79-11, 20-57-53. Witamy kolejnego słuchacza. Dobry. Dzień dobry. Moje imię, nazwisko Anna Patrycy. Proszę pana, ja liczę na pana uczciwą odpowiedź na moje pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan gra na giełdzie. I jaki procent, oczywiście jeżeli tak, jaki procent dochodów pańskich stanowią właśnie dochody giełdowe? Dziękujemy za konkretne pytanie. Może panią zaskoczę, ale ja nie gram na giełdzie. W związku z tym pytanie jest bardzo proste. Nie gram, odpowiedź jest bardzo prosta, nie gram na giełdzie. A więc 0%. Ja bym chciał wrócić na moment do spraw zarządzania. Pan wrócił do kraju, jak podam, w roku 82, w momencie, w którym zaczął się pewien proces, który nazwano procesem uwłaszczania się nomenklatury. Proces w tej chwili przez niektórych krytykowany, przez niektórych uważany za niezbędny. Jak pan ocenia, czy ludzie, którzy mieli doświadczenie w życiu partyjnym, organizacyjnym, nie wiem, ruchu młodzieżowym, z którym i pan był związany, są może lepiej przygotowani do zarządzania, czy są to ludzie właśnie w nowych czasach, w nowym ustroju niebezpieczni i trzeba szukać ludzi zupełnie z zewnątrz? Ja mam troszeczkę inne zdanie niż powiedzmy to, co się dzieje w ostatnich 4 latach u nas w kraju. Ja jestem w ogóle przeciwny podziałom stwarzanym w naszym społeczeństwie, dlatego że z jednej strony uważam, że należy ścigać ludzi i karać tych, którzy działają w sposób nielegalny, wykorzystują stanowiska swoje, będąc w służbie dla kraju, czyli powiedzmy będąc w rządzie, czy pracując w administracji państwowej. Oczywiście należy to karać, należy ścigać i karać. Natomiast uważam, że ludzie, większość zdecydowana ludzi w Polsce, która pracowała w poprzednim systemie, w ich przekonaniu oni budowali nasz kraj. I w wielu przypadkach ci ludzie, jeżeli są w tej chwili oskarżani o to, że budowali komunizm, myślę, że ci ludzie źle się czują, dlatego że w ich przekonaniu większość społeczeństwa przekonała była, że buduje swój kraj w takich, a nie innych warunkach, które myśmy sobie tego sami nie stworzyli, myśmy nie mieli prawa wyboru kraju i ustroju, w którym będziemy żyli, za nas to zrobiono i decydowano za nas. I większość społeczeństwa miała świadomość, że buduje własny kraj. Dziękuję, ważna odpowiedź i kolejny telefon. Dzień dobry panu, moje nazwisko Włoński. Proszę pana, dlaczego jest pan na pierwszym miejscu na liście rankingowej, będąc w zasadzie najbardziej zadłużonym polskim biznesmenem w kraju? Chodzi mi o zadłużenia bankowe, czyli generalnie gdyby w tej chwili przedstawić pana zadłużenia w stosunku do posiadanych aktywów, w zasadzie nie byłby pan chyba w stanie tego spłacić. I drugie moje pytanie, dlaczego zwlekał pan z wydaniem pierwszej nagrody w przeglądzie sportowym w ubiegłym roku? Dziękuję. Proszę pana, pierwsze pytanie. Ja nie wiem, skąd pan ma takie informacje, natomiast ja mogę panu powiedzieć, że
Standing firmy naszej w banku jest bardzo dobry. Jesteśmy jedną z pięciu największych firm pracujących z bankiem Pekao S.A., bo jest to główny bank, jest to bank, z którym główne robimy interesy. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że nasza pozycja w bankach jest następująca. Od 10 lat działając w Polsce, myśmy nigdy nie pominęli płatności w czasie, który powinna być. Płacimy wszystkie raty, które zapadają w określonym czasie. Natomiast przy tak szybkim, dynamicznym rozwoju firmy jest niemożliwe działanie na własnym kapitale i nikt na świecie tego nie robi. Im mniej kapitału własnego się używa, a więcej bankowego, świadczy to o lepszym zarządzaniu, o lepszym standingu, wiarygodności firmy oraz kredycie zaufania. Pokrycie firmy, jak pan powiedział, kapitału jest kilkakrotnie większa niż nasze zadłużenie w bankach, które zmniejsza się w sposób dramatyczny. Ja panu powiem taki przykład. Spłacanie takiego budynku, który był tylko w pewnej części finansowany, w 65% finansowany przez bank, mówimy to o budynku Curtis Plaza, spłaca się przeważnie od 10 lat i powyżej, między 10 a 15 lat. My to robimy w 4 lata. Jesteśmy po 2 latach spłacania i budynek za 2 lata jest zupełnie spłacony. Urządzenia, które są do fabryki, wzięte na kredyt, częściowo na kredyt, bo reszta była robiona z własnego kapitału, spłacane za 1,5 roku. Ten wysiłek został zrobiony celowo w tak krótkim czasie, dlatego że przy tak niestabilnej sytuacji politycznej i jeszcze niejasnych sprawach gry, znaczy zasad gospodarczych u nas dla biznesu, to jest ten odcinek dla mnie bezpieczny inwestowania i myślę, że wie pan, ja nie mam kłopotu z uzyskiwaniem kredytów, jeżeli bym taki potrzebował, w związku właśnie biorąc pod uwagę standing firmy i wiarygodność firmy. Jak jest z firmą? Do zeszłego roku miał pan 49% udziału w Curtisie. Mówiło się, że do końca roku wykupi pan pozostałe 51%. Czy Curtis jest już wyłącznie pańską firmą i polską przez to? Stanie się to w tym roku. To jest bardzo skomplikowana sprawa, wymagająca dużo pracy i adwokatów, i ludzi związanych z sprawami finansowymi. Nastąpi to w tym roku i jesteśmy, powiedzmy, w tej chwili w przygotowaniach do może za 2 lata przystąpienia firmy do przygotowania na giełdę warszawską. Dziękuję bardzo i kolejne pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Krystyna Gliszczyńska-Ruki. Miałabym do pana takie pytanie. Proszę pana, w momencie, kiedy pan znalazł się w Stanach i okazało się, załóżmy, że ma pan wykształcenie takie, jakie ma pan. Czy było to dla pana pomocne? Czy w ogóle ten problem jest bardzo istotny na Zachodzie? I czy odgrywa on dużą rolę dla człowieka, który się tam znajdzie? Dziękuję. Pytanie o znaczenie wykształcenia w Stanach. Na pewno tak. Na pewno tak. Ale pan ukrywał wykształcenie. Wie pan, w pewnym momencie musiałem, dlatego że ubiegałem się o pracę, która była pracą pomocnika elektryka, a nie inżyniera. Ale w pewnym momencie, i to dość istotne w moim życiu, to wykształcenie pomogło i ta wiedza, która jest uniwersalna na świecie, jak na przykład prawo OMA, prawda, w sprawach elektrycznych, one jest takie samo po obu stronach. No, to się przydało i dzięki temu melodramatowi w którymś momencie udało się panu bardzo dramatycznie przeskoczyć z niskiego na wysokie stanowisko i właśnie zacząć swoją karierę. Ale pani porusza dość istotny temat. Ja myślę, że ja na to stawiam, że my mamy w tej chwili coraz lepiej wykształconą młodzież, szczególnie młodzież. Młodzi ludzie po studiach, których bardzo chętnie zatrudniam, ludzie po, powiedzmy, szkołach podyplomowych, którzy właśnie mają już to wykształcenie bardziej adekwatne do nowego systemu ekonomicznego, który budujemy w naszym kraju. Ja uważam, że oni są przyszłością naszego kraju i w przeciągu następnych 5 lat ci właśnie ludzie wykształceni przeprowadzą pewną rewolucję w naszym kraju, wchodząc do administracji państwowej, wchodząc do tych urzędów. Nie ma pan poczucia, że mamy do czynienia właśnie z recesją wykształcenia, że w latach 70. Polacy byli lepiej przygotowani merytorycznie niż dzisiaj, kiedy jak najszybciej chcą zarabiać i nie bardzo chcą się uczyć? Wie pan, ma pan rację. My uważam, jesteśmy narodem bardzo dobrze wykształconym i to, co mamy do zaoferowania między innymi dla kapitału i krajowego, i zagranicznego, to są ludzie, to są dobrze wykształceni ludzie i na poziomie wysokim i średniego wykształcenia. Ludzie, których jest łatwo szkolić, łatwo jest przystosować do tej nowej sytuacji, wysyłając ich nawet na pewne kursy czy podyplomowe studia,
Dlatego, że mają dobre wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. Dziękuję. Kolejne pytanie. Witam. Halo? Dzień dobry, słyszymy. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, jest takie pytanie. Za czasów kadencji premiera Bieleckiego był okres trzydniowy, w którym było zawieszone cło na elektronikę. W tym czasie, tak jak słyszałem, pan sprowadził wagony podzespołu do swoich telewizorów. Jak pan się do tego ustosunkuje? Czy to prawda? Wie pan, to wszystkim jest nieprawdą. No, wie pan, jak człowiek robi coś i odnosi pewne sukcesy, to produkuje sam sobie wrogów, wie pan. Każdy nowy sukces to jest paru wrogów więcej ludzi, którzy w jakiś sposób zazdroszczą tego. Jest to nieprawdą, natomiast muszę panu powiedzieć, że byłem inicjatorem, jeszcze wcześniej, nim te trzy dni, byłem inicjatorem powstania stowarzyszenia, które skupiło prawie 100% producentów krajowych i elektroniki, i importerów. I właśnie byłem jednym z pierwszych za okresu pana Bieleckiego, który przedłożył jemu memorandum o uzdrowieniu elektroniki. I tak się stało, że 90% tych punktów pozycji, między innymi walka z przemytem, została wypełniona. W tej chwili dzięki tym działaniom przemyt w naszym kraju w elektroniki spadł mniej więcej do jakichś 20-30% z ponad 50%. Zgadza się, to znaczy jest pan prezesem Izby Gospodarczej Elektroniki i dzięki państwa działalności elektroniczny sprzęt bardzo podrożał relatywnie. Czy w ogóle uważa pan, że należy cła podnosić? Czy to dotyczy również samochodów? Czy cała nasza gospodarka, która prowadzi do tego, że samochody w Polsce są droższe niż na Zachodzie, telewizory z VAT-em również jest z tego powodu z punktu widzenia obywatela sensownie prowadzona, z punktu widzenia konsumpcji? Ja jestem generalnie za obniżeniem ceł, dlatego że obniżenie ceł powoduje zmniejszenie atrakcyjności przemytu, bo ta różnica, na której można zarobić, jest mniejsza. Natomiast poprawne ustawienie proporcji między gotowym wyrobem a komponentami, to znaczy komponenty powinny być sprowadzane prawie do zera cło, bo to motywuje do rozpoczęcia montażu, czy mówimy o telewizorach, samochodach, czy jakikolwiek sprzęt, czy towary, to motywuje do rozpoczęcia produkcji w kraju. I taki był sens również ustawiania ceł, czy korygowania ceł w elektronice, do czego byśmy się w dużej mierze przyczynili jako to właśnie stowarzyszenie, że proszę zwrócić uwagę, LMI znakomicie sobie radzi, wszedł w tej chwili DU z montownią, Philips montuje, coraz więcej firm wchodzi do kraju i to między innymi było głównym celem stworzenia tego memorandum, o którym powiedziałem, który przedstawiłem panu premierowi Bieleckiemu, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, zmniejszyć przemyt, a zwiększyć produkcję w kraju. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry, nazywam się Dorota Hołubyc, jestem studentką 5 roku warszawskiego SGH. Z tego czasu słyszałam pana wypowiedź, która mówiła, iż pana firma stawia na młodych ludzi. Czy jest to prawda i ewentualnie jakie propozycje ma pan dla takich ludzi jak ja? Oczywiście chodzi mi o jakieś konkretne propozycje. Ja pani powiem, jest w tej chwili na rynku pracy jest coraz większa konkurencja i jak powiedziałem, przy przyjmowaniu do pracy obowiązuje dość duża selekcja, w tej chwili przynajmniej ja taką robię, staram się szukać, sięgać po najlepszych ludzi i myślę, że prawidłowe wybrane specjalizacji w pani wykształceniu czy zawodzie, w którym pani się w tej chwili zdobywa, to będzie miało bardzo poważne znaczenie, czy pani łatwiej znajdzie pracę, czy pani będzie trudniej znaleźć pracę. Dam pani taki przykład. Szukałem ostatnio ludzi do działu finansów, bardzo strategicznego oddziału w naszej firmie, który nadzoruje całe procesy przebiegu finansowych, właśnie między innymi operowania z bankami. I sięgnąłem po ludzi młodych. Ludzi właśnie przyjąłem człowieka 2 lata po studiach. Natomiast czym ten człowiek mi zaimponował? Tym, że ten człowiek miał już bardzo określony swój cel w swoim życiu, co on chce robić i czym chce się zajmować po studiach. W tym konkretnym przypadku to była sprawa analiz finansowych, ale ja otrzymałem informacje na jego temat z ISEC-u, jest taka organizacja, która nie są to łowcy talentów, są to ludzie, którzy koordynują między uczelniami, powiedzmy, próbę wyłowienia tych ludzi najzdolniejszych na uczelniach i później już skierowania ich, zwrócenia uwagi na nich dużych koncernów, dużych firm, które mogłyby ewentualnie zatrudnić. Dziękuję. Dotknijmy jaśniejszej sfery. Ostatnie pytanie, Jarosław Kret. Znany jest pan ze swojej ogromnej działalności charytatywnej. Pańska firma opiekuje się domami specjalnej troski dla dzieci. Jaka jest istota działalności charytatywnej w Polsce, gdzie podobno nie odpisuje się tego od podatku? Wie pan, przede wszystkim trzeba mieć potrzebę.
trzeba mieć potrzebę, która musi wypływać z serca człowieka i z tego, że on widzi chęć podzielania się z innym, powiedzmy chęć dzielenia się z innym. W tej sytuacji, w której kraj się znajduje, gdzie w wielu przypadkach, w wielu środowiskach, w wielu miastach granica tego minimum socjalnego praktycznie zeszła do granicy ubóstwa, no ta konieczność pomocy zachodzi w wielu środowiskach, w wielu dziedzinach życia. Ja, wybierając te priorytety, gdzie ta pomoc powinna być kierowana, które są pieniądze przeznaczane moje prywatne i firmowe, wybrałem domy dziecka, dzieci, ludzi, którzy sami sobie pomóc nie mogą. I to jest ten kierunek, w którym my działamy. Natomiast ja uważam, że trzeba się wystrzegać jednej rzeczy, żeby nie robić tego na pokaz, żeby nie szukać miejsc inwestycji czy miejsc dawania pieniędzy dlatego, żeby uzyskać pewien spektakularny efekt. Jeszcze raz powiem, to trzeba robić z serca, trzeba po prostu mieć potrzebę robienia tego. Trzeba mieć po prostu potrzebę robienia. Dziękujemy panu Zbigniewowi Niemczyckiemu za wizytę w naszym studio. Dziękujemy państwu za telefony i zapraszam w przyszłym tygodniu o godzinie 15:15 na spotkanie z niedawnym ministrem obrony narodowej, panem Januszem Onyszkiewiczem. A więc za tydzień godzina 15:15, a teraz konkretnie.